dziękuję za ciepłe przywitanie i za możliwość bycia z wami przez następne 3 tygodnie. Mam nadzieję, że mnie zdzierżycie i że ten czas będzie błogosławiony dla nas, dla was, dla mnie, bo zawsze miło wracać do Ustrońskiego Zboru. Zostałem poproszony, aby przez te 3 tygodnie nie tylko może mniej mówić o Duchu Świętym, a bardziej motywować do przebywania przed Panem, by świeże, takie świeże namaszczenie Ducha Świętego mogło na nas spływać. Dzisiaj chciałbym trochę jednak powiedzieć o Duchu Świętym. W przyszłym tygodniu spędzimy więcej czasu na modlitwie i chciałbym, abyśmy przygotowali nasze serca, aby Pan mógł napełniać nas Duchem Świętym. Będziemy modlić się też o chrzest w Duchu Świętym. Jeśli są takie osoby w zborze, zaproście, które pragną przeżyć chrzest w Duchu Świętym, które chciałyby zostać napełnione Duchem Świętym. Spędzimy trochę czasu przed Panem i wierzę, że Pan będzie chrzcił Duchem Świętym, bo On jest ten sam. Jakoś tak Pan Bóg pokierował moim powołaniem i moją służbą, że wiele razy w moim posługiwaniu, czy to jestem proszony, czy sam z Bożego kierownictwa, odnoszę się do Ducha Świętego. Bardzo lubię usługiwać na temat Ducha Świętego. Ostatnie 4 tygodnie spędziliśmy w usługach. Nie tylko ja, ale inni bracia. Praktycznie od początku wakacji, od 29 czerwca, już prawie miesiąc, usługiwaliśmy wraz z biskupem Markiem Kamińskim, który był z nami tutaj w niedzielę. Były to kongresy, był to zlot młodzieży, decydujący moment, była to ewangelizacja, którą prowadziliśmy w naszym mieście. A więc przez 4 tygodnie, prawie non-stop, usługiwaliśmy. Na kongresach zawsze poświęcamy czas, by modlić się o chrzest w Duchu Świętym, by usługiwać osobom, które pragną przeżyć napełnienie Duchem Świętym. Jest to priorytetowa posługa i taką służbę mi zlecono, aby o to się modlić, aby też przygotowywać usługi na ten temat. Co stwierdzam? Stwierdzam, że mnóstwo zielonoświątkowców przyjeżdża na nasze konferencje, kongresy i nigdy nie przeżyło chrztu w Duchu Świętym. Wiele osób zastanawia się, dlaczego u nas o tym nie mówią, a to takie piękne i potrzebne. Jeśli poszlibyśmy dalej, to stwierdzamy, że mało przejawiają się dary Ducha Świętego w naszych zielonoświątkowych zborach. Gdzie pogubiły się nasze posługi w językach i tłumaczenie języków? Dlaczego tak mało jest słowa proroczego, słowa zachęty, pocieszenia, inspiracji poprzez nas, ludzi, którzy otwieramy się, powinniśmy się otwierać na Ducha Świętego? Dlaczego tak mało mówimy o Duchu Świętym? Ja byłem pod wrażeniem otwartości naszej młodzieży na Ducha Świętego, gdy tylko się im wskaże o potrzebie. Na decydującym momencie w naszej hali sportowej wiele dziesiąt, ja nie liczyłem, ale mnóstwo młodych ludzi przeżywało chrzest w Duchu Świętym. Mamy cały blok spisanych świadectw, które otrzymaliśmy od młodzieży, jak przeżyli chrzest w Duchu Świętym z modlitwą nowymi językami. Wiecie, kiedy modliliśmy się po wezwaniu na wieczorze przełomu w piątek, to nabożeństwo młodzieżowe trwało bardzo długo, chyba ze 3 godziny. Usługiwaliśmy młodym ludziom, ale bez żadnego napinania się, bez żadnego siłowania się, żeby ci młodzi ludzie mogli przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Podchodziliśmy, my usługujący, nie położyliśmy nawet ręki na nich, a oni już modlili się w językach, już wielbili Pana w duchu. Jest potrzeba i jest otwartość. Kiedy mamy odwagę o tym mówić, kiedy mamy odwagę nauczać na temat Ducha Świętego, kiedy prowadzi nas Pan w tej służbie. I wierzę, że Kościół potrzebuje odświeżenia, świeżości w Duchu Świętym. Tak jak popatrzyłem na waszą kazalnicę, widzę, że macie świeże kwiaty. W niedzielę były czerwone róże, a dzisiaj są żółte narcyzy.
Rogietki? Możliwe. To nie ma znaczenia. Ale jest świeży kwiat. Potrzebujemy świeżości Ducha Świętego w naszej służbie, w Kościele, w naszych przeżyciach z Panem. I dziś nie będę robił jakiegoś skomplikowanego wykładu na temat Ducha Świętego i Jego darów. Tak naprawdę ostatnio, gdy nauczałem na ten temat, siedząc rozmyślałem o wykładach, o nauczaniu o Duchu Świętym, też prowadzę w dwóch seminariach nauczanie na temat darów Ducha i daru Ducha Świętego. Na seminarium ustrońskim i krakowskim nawet opracowałem skrypt, który ma prawie 60 stron na temat Ducha Świętego i Jego darów. I pomyślałem sobie, ileż my mamy materiałów i nauczania na ten temat we współczesnym Kościele. Można otwierać strony internetowe, można wpisać w Google Duch Święty, Jego dary i mamy mnóstwo YouTube'ów, wykładów, skryptów, książek, materiałów pomocniczych, po prostu nie do przeczytania. Sam to sprawdziłem, po prostu jest taka gama wyboru, że nie wiadomo od czego zacząć. Ileż pojawiło się różnego rodzaju nauczających pozycji, książek w bibliotekach. Ileż tego mamy w naszych domowych biblioteczkach i zborowych biblioteczkach. To, czego nam najbardziej potrzeba, to świeżego napełnienia Duchem Świętym, świeżego powiewu Ducha. I dziś chciałbym powiedzieć, od czego to się zaczyna i w czym Duch Święty chce nam pomóc. Nie będę dziś mówił skomplikowanych rzeczy o darach duchowych, nie będę tłumaczył dzisiaj określenia Duch Święty teologicznie czy w nauczaniu o Duchu Świętym, ale chciałbym jednak przeczytać Boże Słowo i wskazać wam na dwa fragmenty, które dla mnie są fundamentalne, jeśli mówię i nauczam o Duchu Świętym. I są to fragmenty z momentów, ostatnich momentów Pana Jezusa z uczniami, jak mocno położył nacisk na Ducha Świętego. I dla mnie jest to jednoznaczne, że my jako Jego uczniowie, Kościół, potrzebujemy tych przeżyć i potrzebujemy dotyku Boga, aby Duch Święty nas mógł napełnić. Pamiętacie w Ewangelii Jana, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, w 20 rozdziale Ewangelii Jana, od 19 wersetu do 22 wersetu, jest taki przepiękny opis spotkania Pana Jezusa z uczniami, którzy byli zagubieni, zastraszeni, nie wiedzieli, jak będzie wyglądało ich życie, co będzie działo się dalej. Tak naprawdę nie mieli świadomości, że Pan Jezus zmartwychwstał. Byli zamknięci w izbie i Pan Jezus stanął pośród nich. Objawił się pośród nich. Czytamy o tym od 19 wersetu. To był wieczór pierwszego dnia po sabacie. Drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźnią przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana, i znów rzekł do nich Jezus: pokój wam, tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Pan Jezus tchnął na nich. A więc pierwsze spotkanie po zmartwychwstaniu z uczniami było mocno powiązane z Duchem Świętym. Pan Jezus od razu położył nacisk na Ducha Świętego. Ja dziś chciałbym wam pokazać, jak to wyglądało w pierwszym Kościele, że nim zaczęli nauczać Kościół, nim zaczęli prowadzić wykłady dla Kościoła, który powstał na przykład w Samarii, to posyłano apostołów z Jerozolimy, aby oni modlili się, by ci przyjęli Ducha Świętego i byli napełnieni Jego mocą. A więc bezustannie widzimy w Bożym Słowie, jak ważny to jest temat i jak bardzo wskazuje nam Nowy Testament na te przeżycia. Kiedy Pan Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, w teologii powstaje wiele poglądów, wiele kierunków nauczania na ten temat.
Niektórzy uważają, że gdy przyjmujemy Pana Jezusa, to otrzymujemy wszystko w jednym pakiecie. A więc przyjmując Jezusa, otrzymujemy zbawienie, otrzymujemy przebaczenie grzechów, otrzymujemy Ducha Świętego, otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy. Kiedy patrzymy na ten proces, na tę drogę, którą wskazał Pan Jezus, widzimy, że były poszczególne przeżycia jakby oddzielnie przekazywane czy doświadczane przez pierwszy Kościół. I moim zdaniem, tak to rozumie i tłumaczę sobie, a także gdy nauczam o Duchu Świętym, kiedy Pan Jezus tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, uczniowie, pierwszy Kościół, ci, którzy byli zgromadzeni w tej zamkniętej izbie, doświadczyli nowonarodzenia z Ducha Świętego. A więc był to pierwszy taki namacalny, z życia doświadczony w życiu akt nowonarodzenia przez uczniów pańskich. Dlatego, że nowonarodzenie rozpoczyna się od krzyża, a więc krzyż jest tym wskaźnikiem nowego życia, przebaczenia grzechów, oczyszczenia, uwolnienia z grzechu i nowego życia. A więc stało się to, o czym Pan Jezus mówił chociażby do Nikodema, że musi się z ducha narodzić. A więc tu już poprzez doświadczenie, poprzez przeżycie zrodzeni zostali z Ducha Świętego do nowego życia. I każdy, kto rodzi się na nowo, rodzi się z Ducha Świętego. Nie można narodzić się na nowo inaczej. To Duch Święty daje nam nowe życie. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu, o sądzie, o przebaczeniu, o oczyszczeniu. To Duch Święty sprawia, że mamy nowe życie. Ja mogłem się narodzić tylko dlatego, że Duch Święty dał mi nowe życie. Że mogłem narodzić się z Ducha Świętego. I gdy rodzimy się z Ducha Świętego, stajemy się nowymi stworzeniami, nowymi ludźmi. Duch Święty zaczyna swoje życie w nas. Stajemy się nowymi ludźmi. Oto nagle słyszymy w naszym wnętrzu, że dziećmi Bożymi jesteśmy, z ducha zrodzeni. Ale Pan Jezus nie zakończył na tym, bo gdy łączymy ten fragment z Ewangelii Jana z Ewangelią Łukasza, Pan Jezus jakby kontynuuje. To jest ten sam opis, ostatni rozdział, 24 rozdział Ewangelii Łukasza, tylko odnotowany przez Ewangelistę Łukasza. Pan Jezus nie tylko powiedział im pokój wam i tchnął na nich Ducha Świętego, ale w Ewangelii Łukasza czytamy dodatkowo od 45 wersetu, że otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma, aby mogli zrozumieć Słowo, aby mogli zrozumieć prorocze przesłanie, które znali, czy które słyszeli od Niego samego. I rzekł im, jak napisano, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc do tych samych ludzi, do których przemówił pokój wam, na których tchnął Ducha Świętego, mówi dalej: nie opuszczajcie miasta, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, przyobleczeni Duchem Świętym, bo o Duchu Świętym Pan Jezus mówił. Później moglibyśmy przejść do Dziejów Apostolskich, gdzie mówi o mocy, którą mają otrzymać, aby być Jego świadectwem, aby świadczyć o Nim, gdziekolwiek tylko będą posłani. Kiedy myślę o Duchu Świętym dzisiaj i o naszym życiu z Bogiem, o naszych relacjach z Bogiem, stwierdzam, że jest to bardzo smutne, kiedy spotykam wierzących ludzi, którzy nie są świadomi mocy Bożej i obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Stwierdzam, że jest to bardzo smutne. Spotykam także wierzących ludzi, którzy poświęcają wiele czasu, czyli mają taką wypracowaną interpretację, poświęcają wiele energii, czasu, na przykład na modlitwę i samokontrolę, aby Duch Święty mógł do ich życia przyjść.
Oni uważają, że Duch Święty jest takim wywalczonym trofeum, kiedy oni zrobią wszystko, co najlepsze, będą się modlić gorliwie, będą kontrolować swoje życie, będą panować nad swoimi pożądliwościami i różnego rodzaju skłonnościami, wtedy będzie łatwiej im przeżyć spotkanie z Duchem Świętym. Nie mogę się z tym pogodzić, bo to jest niezgodne z Bożym Słowem. Za chwilę to wyjaśnię. Pan Jezus dlatego zachęcał uczniów swoich, by oczekiwali na moc z wysokości, by otrzymali siłę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. By otrzymali moc Bożą, by otrzymali Boże namaszczenie do tego, by pokonywać różne złe wpływy na swoje życie, by zwyciężać pokuszenia, by także trwać w modlitwie. Oczywiście, że wierzę w modlitwę i wierzę, że modlitwa odgrywa niesamowitą rolę w życiu chrześcijanina. Około 200 razy w Nowym Testamencie mamy zachętę do tego, by się modlić. Około 200 razy, tylko w Nowym Testamencie. A więc ja wierzę w modlitwę. Ale abyśmy byli ludźmi modlitwy, abyśmy skutecznie się modlili, abyśmy umieli toczyć zwycięski bój, potrzebujemy siły i mocy od Pana. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego namaszczenia, potrzebujemy Jego mocy. Duch Święty musi przyjść do naszego życia jako obietnica Boża. Musimy Mu zaufać, abyśmy mogli zmierzyć się z całym wrogim światem, który jest wokół nas, z wyzwaniami, które mamy, a także z powołaniem, które mamy. I Duch Święty także przychodzi do naszego życia. Dziś powiem o dwóch takich ważnych elementach, bo od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Nie będę mówił o charyzmatach. I nie będę też mówił o mocy, bo tak się nam kojarzy, że Duch Święty to moc, to siła, to coś głośnego, manifestacja, przeżycia, doznania. Dzięki Bogu, że to wszystko możemy mieć, gdy Duch Święty przychodzi. Ale nie chciałbym także szufladkować Ducha Świętego i mówić, że On tylko w taki sposób działa. Duch Święty może działać jak chce. Potrzebujemy tylko zanurzyć się w Nim. Potrzebujemy Jego napełnienia. Potrzebujemy Jego dotyku. Może nim przejdę do tych dwóch myśli, które mam, wskażę na to, o czym mówiłem wcześniej. Bardzo mocno ostatnio, przygotowując się na kongres, przeżyłem pewien obraz, który interpretuje słowo chrzest. Wiele innych przykładów używałem wcześniej, ale ten szczególnie przemówił do mojego serca. Słowo chrzcić, chrzest, czyli greckie słowo baptizo, w dzisiejszych czasach rozumiane jest czysto religijnie. Jest to określenie religijne. W głównej mierze. Jego używa się w kościołach, w grupach religijnych. My często mówimy o chrzcie. Mówimy o chrzcie w wodzie. Mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Mówimy o chrzcie w ogniu, a więc jest tych określeń bardzo, bardzo wiele. Ale na początku, jeszcze w czasach nowotestamentowych, to słowo było używane w kręgach handlowych i oznaczało zanurzony lub nasączony materiał w farbie. A więc gdy zanurzano materiał, aby zmienić jego barwę, aby zmienić jego kolor, czyli na tak zwane farbowanie materiału. Gdy zanurzano na przykład biały materiał w cieczy, to mówiono, że chrzci się ten materiał, że dokonywany jest chrzest. Oczywiście te podobieństwa tutaj są bardzo bliskie, bo gdy chrzcimy wodzie, to katechumena zanurzamy w wodzie. Gdy mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, to Pan Jezus zanurza nas w Duchu Świętym. Jakby zatapia nas w Duchu Świętym. I materiał przyjmował naturę cieczy, w której został zanurzony. On absorbował jej kolor. Materiał był w farbie, a farba była w materiale. A więc ochrzcić w Duchu Świętym oznacza, że my jesteśmy w Duchu, a Duch jest w nas i przejmujemy charakter Ducha Świętego. I to jest całe przesłanie o chrzcie w Duchu Świętym. Nie chodzi tylko o charyzmaty. Charyzmaty, dary duchowe, modlitwa w językach są częścią przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Ja chciałbym
poznawać i zgłębiać całą gamę doznań i przeżyć w Duchu Świętym. I dziś chciałbym wspomnieć o dwóch takich niesamowitych przeżyciach, które ostatnio bardzo mocno sam przeżyłem, jeśli chodzi o Ducha Świętego i o przeżycie takiego świeżego napełnienia Duchem Świętym. Po pierwsze, Duch Święty pomaga nam zrozumieć i odkryć, kim naprawdę dla Boga jesteśmy. Jest to bardzo ważne. A więc czasami chrześcijanie, my chrześcijanie, nie pojmujemy właściwie naszych relacji z Bogiem. Dlaczego Bóg nas zbawił i chce nas mieć dla siebie? Wiele razy nasze przełożenie idzie w tym kierunku, aby zaoferować Bogu naszą służbę, bo Bóg nas potrzebuje, Bóg mnie potrzebuje, a więc będę wydawał tyle, ile mam z siebie, ile sił mam z siebie, aby Jemu służyć, by Jemu sprawić przyjemność, by On się ze mnie cieszył. Tak naprawdę Bóg chce nas kochać i chce z nami przebywać. To jest priorytet. On chce rozkoszować się swoimi dziećmi i chce, aby Jego dzieci rozkoszowały się Nim. I tutaj mówimy o naszych osobistych, indywidualnych relacjach z Bogiem. W tym Duch Święty chce nam pomóc. On chce nas wprowadzić w to miejsce najświętsze, abyśmy będąc w naszej komorze, będąc w naszej społeczności z Panem, przeżywali Jego obecność, doświadczali Jego miłości, rozkoszowali się Nim i abyśmy wiedzieli, kim dla Niego jesteśmy. Duch Święty chce nam to pokazać i chce nam w tym pomóc. Naszym głównym priorytetem, od tego rozpoczynamy, drogi zboże Pański Kościele, powinno być kochanie Boga ponad wszystko. Kochać Boga ponad wszystko. Rozkoszować się Nim, to powinno nam sprawiać największą przyjemność, nie tylko poprzez to, co dla Niego robimy, albo co On może dla nas zrobić, ale po prostu dla samej miłości. I do tego dziś chciałbym was zachęcić. I chciałbym, abyśmy na koniec dziś o to się pomodlili. Nie wystarczy oddawać Bogu czas na służbę, oddawać Jemu dziesięcinę. Bóg pragnie naszego serca. To jest priorytet. On mnie pragnie dla siebie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo gdy posiądzie Bóg nasze serce, gdy posiądzie nas zupełnie, zdobędzie nas zupełnie, będzie miał wszystko. Będzie miał nasz portfel, będzie miał nasz czas, będzie miał naszą uwagę, poświęcenie, gdy zdobędzie nasze serce. Dlatego priorytetem powinno być pragnienie, aby przebywać z Panem. Zadajmy sobie pytanie dzisiaj. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Po co? Przecież był cały Boży majestat, byli Jego aniołowie. Mógł rozkoszować się całą przestrzenią nieba, Królestwa Niebiańskiego, ale Bóg stworzył człowieka dla swojej przyjemności. Odkryłem ostatnio jeden werset, on wprawdzie w ten sposób przekazany jest w tłumaczeniu King James Version, czyli w Biblii Króla Jakuba, w amerykańskiej wersji. Jest to tekst z Objawienia Jana, 4 rozdział, 11 werset. Tam jest taki piękny tekst na temat uwielbienia. Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i wszystko z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Nawet refren taki kiedyś śpiewaliśmy. Panie, Ty wszystko stworzyłeś. W tej wersji amerykańskiej jest powiedziane, ponieważ dla Twojej przyjemności oni są i byli stworzeni. Dla Ciebie, Panie, zostaliśmy stworzeni. Co więc było celem egzystencji Adama i Ewy? Oto Bóg stworzył człowieka. Co było celem ich egzystencji? Bóg stworzył człowieka, zanim jeszcze grzech przyszedł na świat. Musimy o tym pamiętać. Po co to zrobił? Popatrzcie, Adam i Ewa nie mieli ani kościoła, zboru swojego.
którym mogliby działać i służyć. Nie mieli nikogo, komu mogliby usługiwać. Nie mieli nikogo, z kogo by mogli wyrzucić demony. Nie mieli nikogo, kogo by mogli uzdrawiać. Nie mieli nikogo, o kogo by się mogli modlić i wstawiać. A jednak Bóg stworzył Adama i Ewę w ogrodzie Eden w jakimś celu. Wierzę, że miało to być po to, by sprawiali Bogu przyjemność. Poprzez społeczność z Nim. Poprzez przebywanie w Jego obecności. Poprzez rozkoszowanie się z Nim. Stworzył Bóg człowieka, by mieć z Nim relacje, by mógł z Nim rozmawiać, by mógł czerpać przyjemność z przebywania z człowiekiem. Wiecie, Duch Święty ponad wszystko chce wprowadzić nas w taką obecność, w taką relację z Bogiem, abyśmy rozpoczynając od tych relacji oddawali Bogu samych siebie, nasze serce i później dalej, aby Pan mógł nas używać i prowadzić w różne dziedziny służby i życia. Bo jeśli pominiemy ten element, to zaczynamy jakby służyć z obowiązku. Albo ze strachu. Albo zrobię coś, bo po prostu trzeba to zrobić. Tak to mówił chyba biskup w niedzielę, aby już mi dali spokój. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wszystko, co robię, wynikało z mojego uwielbienia dla Pana, wynikało z tego, że Go kocham, wynikało z miłości. Wiecie, tak naprawdę dzisiaj potrzeba nam tego nauczania, tego wchodzenia w taką relację miłości z Bogiem, bo z tego w Nowym Testamencie tak naprawdę bierze się wszystko. Gdy ktoś jest zakochany w Bogu, nie potrzebuje nad sobą bicza, bata nakazów i zakazów. Nie potrzebuje ciągłego korygowania i pokazywania, tak masz robić, a jak będziesz robił inaczej, to grzeszysz, robisz źle. Gdy to wynika z miłości, to w miłości nie ma nastawienia do krzywdzenia. Nie będę Boga krzywdził moim postępowaniem. Będę pragnął podobać się Jemu. Będę pragnął żyć dla Niego. Moje życie staje się uwielbieniem dla Niego. Bóg stworzył człowieka dla swojej przyjemności. I ten cel do dzisiaj się nie zmienił. On chce z nami mieć społeczność. I Duch Święty pragnie wprowadzać nas w taką społeczność z naszym niebiańskim Ojcem. Pragnie wprowadzać nas w miejsce, w którym odpoczywamy, w którym wielbimy Go, w którym przebywamy w Jego obecności, w którym rozkoszujemy się Nim. I z tego wszystko się rodzi. Wszystko powstaje. Wiecie, diabeł pragnie ukraść nam ten czas. Jakże we wielu rozmowach duszpasterskich odkrywam, że chrześcijanie mówią, że nie mają swojego czasu z Bogiem. Że nie mają swojego czasu z Bożym Słowem. Że nie mają swojego czasu modlitwy, w którym to rozkoszują się Panem i przeżywają Jego bliskość. Słyszą Jego głos, doświadczają Jego obecności. Powinniśmy wszyscy taki czas mieć. Powinniśmy wszyscy mieć czas z Bożym Słowem. Wczoraj mieliśmy spotkanie z liderami i mówiliśmy o tym, jak Biblia, jak Boże Słowo jest dla nas oknem, przez które widzimy Boga i oglądamy Jego potęgę, Jego chwałę, Jego moc. Biblia jest tym Słowem, którym Bóg posługuje się, by komunikować się z nami. Jak ważne jest to, byśmy dzielili się tym, co przeżywamy w naszych indywidualnych relacjach z Panem, co Duch Święty nam objawia, co Duch Święty nam pokazuje. Wczoraj zrobiliśmy taki eksperyment, że podzieliliśmy się z liderami na małe grupy po 3-4 osoby. Poszliśmy do innych pomieszczeń i dzieliliśmy się tym przez 15 minut, co Bóg do nas mówił w ostatnim dniu, w ostatnich dniach ze swojego słowa i jak to przeżyliśmy. Wiecie, byłem tym poruszony, byłem zachęcony, kiedy widziałem liderów, którzy mieli notatniki i mieli zapisane wersety, przez które Bóg do nich mówił wczoraj, przedwczoraj, w minionym tygodniu i jak to przeżywają. Wiecie, kiedy wchodzimy w takie relacje indywidualne z Panem, w których Duch Święty jest obecny z nami, mówi do nas, zaczynamy widzieć piękno naszego Pana. Zaczynamy się Nim rozkoszować. Jesteśmy zakochani w Nim. Zaczynamy Go wielbić. Czy wiecie, że w liście do Filipian, tam gdzie jest mowa o owocu Ducha Świętego, bo owoc mamy jeden. Owoc, który składa się z radości, z miłości, z pokoju. To są części tego owocu. Owoc Ducha Świętego.
który Duch Święty pragnie rozwijać w naszym życiu. Jestem ostatnio bardzo mocno zachęcony, gdy mówię o Duchu Świętym, o Jego charyzmatach, aby mówić w połączeniu z owocami Ducha, aby charyzma szła z charakterem, aby nasze życie, które jest gotowe, by przeżywać różne charyzmatyczne przeżycia, także miało ten solidny fundament, to solidne świadectwo mojego codziennego postępowania i przemiany, którą Bóg czyni w moim życiu. Czy wiecie, że bezustannie potrzebujemy Bożej przemiany. Duch Święty chce nam pomóc się przemieniać. To ktoś, bardzo mnie to dotknęło, nie wiem już teraz gdzie, czy na kongresie, czy na decydującym momencie, ktoś powiedział takie zdanie z wykładowców. Jeśli ktoś się wita z tobą i mówi, nic się nie zmieniłeś, to tragedia. To jest tragedia dla nas chrześcijan. O, jak fajnie cię widzieć. Tak, widziałem cię ostatnio 3 lata temu i nic się nie zmieniłeś. Wiecie, sobie tak pomyślałem, to jest straszne. To jest straszne. Bo Bóg chce nas zmieniać. Bóg chce poszerzać nasze granice duchowego życia. Ileż to słyszałem wykładów na temat duchowego wzrostu. Jakież to straszne, kiedy byśmy spotkali małe dziecko, które widzimy po 5 latach i nic się nie zmieniło. Nie urosło, nie rozwinęło się, nie dojrzało, dalej nie mówi, dalej jest takie maluczkie, takie baby, takie dzieciątko. To nie jest dobre świadectwo. A więc Bóg chce nas przemieniać, chce kształtować w nas swój charakter. I to czyni Duch Święty. Dlatego Go potrzebuję. Nim zacznę od czegokolwiek innego, potrzebuję Jego obecności, aby mnie wprowadził w to miejsce, w którym przeżywam to, co Pan obiecał. W liście do Filipian w 4 rozdziale są takie wersety, piękne wersety. Apostoł Paweł w 4 wierszu 4 rozdziału listu do Filipian mówi: radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jest tutaj mowa o przejawach owocu Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka. Radość. Nie ekstaza jakaś, nie śmiech, nie takie ha, 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 jak to często ma miejsce przy żartach. Nie o to chodzi. Chodzi o tą radość, którą mam wewnętrznie, która jest w moim sercu, bez względu na okoliczności. A także skromność, czyli ta wstrzemięźliwość bardziej w moim życiu przed różnego rodzaju ekstremami. Dalej, zatroskanie, to jest problem wielu chrześcijan. Załamujemy się z powodu troski o doczesność. Co jeszcze? Dziękczynienie, pokój. Te wszystkie rzeczy, które chce Pan nam dać, przychodzą poprzez działanie Ducha Świętego. Możemy mieć pokój w sercu. Ten pokój daje nam Duch Święty. To jest Jego działanie. To jest ten pokój, który daje nam Bóg. Pokój nie zależy od okoliczności. Nasze samopoczucie ma takie tendencje, aby reagować na okoliczności. Ale obecność Boga w naszym życiu zmienia naszą rzeczywistość. Ja już nie jestem normalnie zwykłym człowiekiem. Jestem świątynią Boga żywego. Duch Boży zamieszka w moim sercu. A więc każdy z nas nie reaguje na okoliczności, aby mieć pokój w sercu. Nie przychodzi on tylko wtedy, gdy nie mam problemów i jest wszystko w porządku, jest dobrze. Tak potrafią ludzie nawet nienawróceni. To jest patrzenie tego świata. My patrzymy zupełnie inaczej. Pokój przychodzi, gdy skupiamy naszą uwagę, nasze serce na obecności Pana w naszym życiu, na rzeczywistej obecności Boga. Ja sam często byłem w różnych sytuacjach, w których mogłem odczuwać niepokój i on w jakimś sensie fizycznie przychodzi. Ale ten pokój, który daje nam Bóg, który jest w naszym wnętrzu, przewyższa nasze
rozumowanie, to, co możemy sami w pewnym sensie osiągnąć, to Duch Święty czyni, On nam w tym pomaga, Jego działanie w naszym życiu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tych chwil, tego czasu, tych momentów, które spędzamy z Panem, wtedy, gdy skupiamy się na Nim, gdy Duch Święty zaczyna nam pokazywać drogę, zaczyna nam oświecać nasze drogi, abyśmy widzieli dobry kierunek i przeżywali Pana w taki sposób, w jaki On chce. To jest jakby jedna bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element, który chciałem zasygnalizować dzisiaj, a drugi dotyczy naszego postępowania. Bo to, co przeżywamy z Bogiem w naszych indywidualnych relacjach, ma przełożenie na nasze postępowanie. Jest taki przepiękny werset w liście do Galacjan 5:25 w połączeniu z tym nauczaniem na temat owocu Ducha Świętego. I ten wiersz brzmi tak. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha także postępujemy. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha także postępujemy. Powiedziałem na początku, że otrzymujemy moc, gdy Duch Święty przychodzi do naszego życia. Otrzymujemy siłę. I ta obietnica stałego Ducha Świętego, tej obecności Ducha Świętego w naszym życiu, jest gwarancją świętego postępowania. My bazujemy w naszym postępowaniu na działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. A więc świętego życia tak naprawdę nie można się nauczyć. Potrzebujemy Ducha Świętego, który jest święty, aby nas prowadził, abyśmy mogli opierać się na Nim, by postępować według Ducha Świętego. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha także postępujemy. Moc czy to wszystko, czego potrzebujemy? Jeśli wierzymy, że moc jest kluczem do sukcesu, do wszystkiego, to możemy się pomylić. Potrzebujemy mocy. Czym jest moc Boża w naszym życiu? Moc jest władzą, która daje nam wewnętrzny pokój, a także wewnętrzną pewność, kim jesteśmy, autorytet, jaki mamy oraz naszą przynależność do Chrystusa. Utwierdza nas w tym. Ta moc, moc Ducha Świętego. Ale moc nie jest wszystkim. Potrzebujemy mocy, ale także potrzebujemy owocu w połączeniu z mocą, czyli miłości. Ja, gdy nauczam na temat Ducha Świętego, często ostatnio używam przykładu spotkania Mojżesza z Bogiem przy gorejącym krzewie. I tam Pan okazał swoją moc, ale także okazał się Bogiem miłości, dlatego że On umiłował swój lud. I On usłyszał ich ucisk, ich prześladowanie, ich ból, ich smutek w Egipcie i wyraz współczucia, wyraz miłości po prostu skierował Mojżesza do tego narodu, aby wyprowadzić ich z tej niewoli. I tam jest oczywiście przejaw Bożej mocy, ale przede wszystkim także jest przejaw Bożej miłości. Ja sobie tak to zobrazowałem, że Mojżesz, gdy miał społeczność z Panem przy gorącym krzewie, to ten płomień, który płonął w tym krzewie, jakby przeskoczył do serca Mojżesza, zapalił jego serce. I ten nowotestamentowy obraz to jest obraz Pięćdziesiątnicy, kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień Zielonych Świąt, Duch Święty zstąpił i tak, że te płomienie ognia spoczęły na każdym z nich, aby byli napełnieni Duchem Świętym. Ale także rozpaleni zostali Bożą miłością. Dlatego, że w liście do Rzymian 5:5 czytamy, że nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. A więc Duch Święty przychodzi, aby rozlać Bożą miłość w naszych sercach. I z tego miejsca zaczynamy naszą służbę. Służba musi być w oparciu o miłość, nie obowiązek. A więc ja kocham Boga, kocham Jego Kościół, dlatego jestem gotowy służyć. Jestem gotowy zrobić wszystko, do czego mnie Pan powołuje.
Ewangelizacja musi być w oparciu o miłość. Jeśli chcemy kogoś zewangelizować, to musimy tę osobę kochać. I to jest wyzwanie dla nas we współczesnym świecie. Ileż to dostałem krytyki za to, że mówię o miłości do katolików. Tylko o tym. Zwiedziony, na katolicyzm przechodzi. Jak on może? Przecież to trzeba potępiać. To trzeba skrytykować. Trzeba ludziom powiedzieć prawdę. To nie jest tak. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Z miłości dał. Umiłował, ukochał, aby nikt nie zginął, ale każdy miał żywot wieczny. I to jest wyzwanie dla nas. Czy my usługujemy z miłości? Czy Duch Święty rozlewa miłość po naszych sercach? A ta miłość rodzi się w społeczności z Panem, kiedy przeżywam Jego obecność, kiedy doświadczam dotyku niebios mojego serca, kiedy oddaję Mu moje serce, wtedy Jego miłość jest wlana do mojego życia i kocham każdego człowieka. Mamy kochać wszystkich ludzi. Tych najgorszych także. Tych, którzy nieładnie pachną, tych, którzy mieszkają może gdzieś na śmietniskach, ba, dalej. Tych, którzy mają różne zboczenia. Kto pójdzie do nich? Jak im mamy mówić o Bogu? Jak mamy do nich pójść i powiedzieć im, że ich także Jezus kocha, jeśli my ich nie będziemy kochać, miłować miłością Chrystusową? Jak mamy ewangelizować nasz kraj, jeśli nie będziemy kochać ludzi w tym kraju? Jeśli nie będziemy miłować naszych sąsiadów, bez względu na ich przekonania, bez względu na ich religię? To jest klucz. I tą miłość Duch Święty pragnie rozlewać po naszych sercach. I to powoduje, że nasza misja staje się skuteczna. Jeśli jakiś mężczyzna albo kobieta zostaje wypełniony Duchem Świętym i Jego miłością, ich serce rozpala taki płomień miłości, to ewangelizacja, to bycie świadectwem, to płynięcie pod prąd w tych wyzwaniach życia staje się dla nas prawdziwą przygodą, entuzjastyczną przygodą, radością. Ale to musi wynikać z miłości. Ale nie tylko, nie tylko w tym aspekcie, żeby kochać ludzi. Ta miłość pomaga nam przełamać nasz lęk i strach. Tak naprawdę tego nie przełamiemy w samej modlitwie. Tego nie zgromimy w modlitwie strachu. Nie zgromimy go wstydu. Nie zgromimy tego w naszym życiu. Potrzebujemy miłości. To ona sprawia, że nagle mamy współczucie, nagle zaczynamy być odważni, nagle znika wszelki wstyd i wszelka bojaźń. Mówi nam o tym chociażby ten werset z pierwszego listu Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. A więc gdy przychodzi Duch Święty i rozlewa miłość po naszych sercach, nagle staje się odważny w moim składaniu świadectwa. Staje się odważny w przekazywaniu życia, które mam, którym żyję, które jest we mnie. Staje się odważny, by mówić temu światu, który jest spragniony i głodny miłości, mówić, co jest prawdziwym źródłem miłości, co jest prawdziwym źródłem mojego szczęścia. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. To On nas rozpala. To On nas popycha, pociąga, inspiruje, namaszcza, abyśmy w takiej mocy, w takim namaszczeniu chodzili. Niesiemy nadzieję dla tych ludzi, wskazując im drogę do wszystkiego. Jeśli chcemy posiadać te owoce, których potrzebują ludzie wokół nas, to musimy spotykać się z Bogiem. To nie wystarczy nam raz w tygodniu, w niedzielę czy we wtorek. Potrzebujemy naszej intymnej społeczności z Panem, w której to Duch Święty przenika nasze życie, dotyka naszego życia, przemienia nasze życie. Powiem wam, że moje największe przemiany nie miały miejsca gdzieś na nabożeństwie, chociaż wszystkie cenię i wiele razy słowo dotyka mojego serca. Ale największe przemiany w moim życiu i w moim sercu były wtedy, kiedy byłem sam na sam z Panem i w społeczności z Nim Bóg pokazywał mi, pouczał mnie, wskazywał mi na sfery mojego życia, w których On chce dokonać przemian, w których On chce dokonać takiego uwolnienia, rozbudzić moje serce, poprowadzić mnie dalej. Potrzebujemy takich
chwil, kochani. Potrzebujemy naszego czasu z Panem. Nie wiem, jak on wygląda w waszym życiu. Ja lubię mieć czas z Bogiem rano. I jeśli tylko to jest możliwe, teraz ten czas intensywnych posług trochę wybił z rytmu tą codzienność, ale normalnie lubię wstawać rano wcześniej. Idę do swojego pokoju, otwieram moją Biblię albo mój tablet, gdzie mam wiele tłumaczeń Biblii. Z jednej strony mam jedno tłumaczenie, z drugiej 32 z różnych wersji i lubię tak śledzić i czytać niektóre wersety. I słyszę wtedy, jak Bóg do mojego serca mówi. Lubię coś sobie zapisać, lubię coś przeżyć wewnętrznie. Czasami to, co przeżywam wewnętrznie sam dla siebie, umieszczam na jakimś moim blogu czy portalu. Później otrzymuję zwrotne informacje, jak bardzo ubłogosławiłem kogoś, bo Bóg powołał nas do tego, byśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi. Czy wiecie, że miałem takie dni, kiedy ze 160 osób po porannym przeżyciu czegoś z Bogiem odesłało mi informacje o błogosławieństwie, jakie otrzymali z tego, co przeżyłem dziś rano z Panem. W takich czasach żyjemy. Dlaczego nie korzystać z tego? Dlaczego nie być źródłem inspiracji dla tysięcy ludzi, dla setek ludzi? Aby przekazywać im to, co Bóg nam daje, co przekazuje do naszych serc. A więc dlatego potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy dotyku Duchem Świętym. Dlatego potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Dlatego potrzebujemy tego ognia z nieba. I będziemy o nim mówić na przyszły tydzień. Będziemy się modlić o to, by Duch Święty napełniał nas, chrzcił nas swoją obecnością. Ale dziś takie miałem pragnienie, aby zmotywować was, zachęcić was do tego, byśmy wchodzili w naszą osobistą relację z Panem i szukali dla siebie samych obecności Ducha Świętego w naszym wolnym czasie, cichym czasie z Bogiem. Jest to bardzo ważne. Zobaczycie, jak Duch Święty będzie mówił do was. Zachęcam. Weźcie notatnik. Zapiszcie to, co Bóg mówi do waszych serc. Wracajcie do tego. Czasami wystarczy jeden werset. Nie trzeba czytać szerokich wersetów, długich wersetów, rozdziałów Biblii. Wystarczy skupić się na jakimś zdaniu, które Bóg chce powiedzieć tobie. To jest to takie wchodzenie w głębie słowa od Pana i przeżywanie go. Wtedy Duch Święty objawia, wtedy przychodzi, wtedy czujemy Jego obecność. I to powinno stać się czymś naturalnym w naszym życiu. Czymś normalnym, jak oddychanie, jak śniadanie, jak kawa rano, jak cokolwiek innego. Bo to jest nasze życie. Bo to jest to sedno naszego życia, naszej osobistej, głębokiej więzi z Panem, głębokiej więzi z Jezusem.